up like I built this town. Steps so light, I barely touch the ground. Everybody wants to know how. Brick by brick, I put them in the ground. No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony, kolejny poradnik, tym razem poradnik jak znaleźć kartę dostępu do tych takich prawdopodobnie metalowych drzwi, które znajdują się w środku kanionu. Zaraz dojdziemy do sedna sprawy. Kochani, gdzie my jesteśmy? Naszą podróż zaczniemy od kontenerów porozrzucanych na plaży i teraz są dwie opcje, jeżeli nie wiecie jak tutaj dojść. Pierwsza opcja jest taka, że znajdziecie rzekę, no to akurat nie jest problemem w deforeście, i pójdziecie wzdłuż tej rzeki do ujścia, czyli akurat to ujście znajduje się tutaj na morzu, no przy morzu, tak, przy morzu, na morzu, na... nieistotne. Ważne jest to, że jeżeli dojdziecie już na plażę, no to w tym momencie możecie sobie plażą przejść, nawet jeśli byście mieli dookoła wyspy krążyć, te prędzej czy później dojdziecie w to miejsce. To wam gwarantuję. Więc przejdźcie sobie do najbliższej plaży i później, obojętnie, w lewo albo w prawo, zobaczycie. Najwyżej będziecie musieli dwa razy biegać. Ale to i tak o wiele mniej pracy was czeka, niż jakbyście mieli samim to szukać, prawda? Tak więc dobra, zaczynamy od tych kontenerów. Kochani, kierujemy się w stronę tutaj wzdłuż tego żółtego kontenera. Do jaskini, która jest nieopodal. I tam znajduje się właśnie ta karta dostępu. Karta dostępu, która de facto... Boże, jak wieje. O której de facto dowiedziałem się dzisiaj od jednego z moich widzów. Duszka, czekajcie, tutaj sobie na super już zmieniłem. Tak więc super ładnie, pięknie. Jeden z moich widzów napisał komentarz, czy nagram właśnie taki poradnik. Tu na dzień dobry nas witałem, jakieś patyki, chuje, moje dzikie węże. Skrawek papieru, który de facto już mam, tak więc nic mnie to nie interesuje. Jeżeli wy tego nie macie, no to możecie sobie przynajmniej kolejny papierek do kolekcji. Idziemy cały czas prosto, nie ma tutaj na razie innej drogi. Musimy bardzo uważać, bo jest tu bardzo wąsko. I teraz tak, tu na prawo znajduje się zejście w dół. Na dole gwarantuję wam, że są kanibale. Ja oczywiście będę miał oczyszczoną drogę, bo tą kartę dostępu zdobyłem wcześniej, a jak wiecie, jaskinie zapisują stan kanibali, jeżeli na przykład ubijecie, tak, to tych kanibali nie będzie. Tam na dole będzie około 3 kanibali zwykłych i same pierdoły. No możecie tam sobie zejść, tam chyba, czy tam będzie jakiś magazyn? Tak, tam chyba był jakiś magazyn, ale nic ciekawego ogólnie. Dlatego nas interesuje droga tutaj głównie prosto, tak? Przyszliśmy, powtórzę jeszcze raz, przyszliśmy stąd, na dół możecie zejść, ale nie musicie, ale lepiej sobie od ten, no tą mapę odkryjcie, więc zejdźcie. Nas interesuje tutaj ten taki przesmyk, jego ciężko zauważyć, bo on jest taki malutki dosyć, więc idziemy tędy, jest naprawdę bardzo ciasno, więc na spokojnie. No i tutaj, jeżeli wyjdziemy już na prostą, no to generalnie czeka nas dosyć mocna walka, ponieważ będzie tutaj, o właśnie, dochodzimy tutaj do takiego mostu drewnianego, po czym możemy zejść na dół. I tutaj, kochani, czemu ja tutaj mam kanibali, skoro ja ich ubiłem? Tutaj z kolei przywita was trójka kanibali i mutant, tak więc tu będzie dosyć ciężka walka. Nie wiem skąd ten przybłęda się tu wziął. Ja powinienem mieć tu oczyszczoną drogę. Mało tego, oprócz tego, że będzie tutaj trzech mutantów trzech kanibali i mutant, to czeka was tutaj po drodze jeszcze walka z dziećmi. Tak więc stamtąd przyszliśmy, tak? Stamtąd przyszliśmy.
Zapal to światło cholerne. Czekajcie, żebyście się nie zgubili. Tu stąd przyszliśmy, tak? Idziemy cały czas, trzymajmy się prawej strony. Tutaj są tak naprawdę deski, które trzeba rozwalić. Idziemy w dalszym ciągu prawą stroną. Słyszymy, że coś odkryliśmy. Poczekajcie, bo się zaklinowałem. God fucking damn it. O, tu musicie bardzo uważać, bo możecie wpaść w tekstury. No i tam na dole... Tam na dole właśnie... O Jezu! Nie! W ten sposób. I aloesik na lepsze trawienie. No, wam proponuję zejść po linie, tak? Żeby nie było, że się zabijecie tutaj. I co, kochani? Tu widzimy stos ciał. Generalnie są to chyba... Nie wiem, co to jest. To nie są nawet pasażerowie. Wszyscy są rozebrani, wszyscy są ułożeni w jednym... tak jakby... na jednym stosie, tak? Tu mamy jakieś tam pięć ciał, tu mamy ko... Nieważne. Co nas interesuje? Czekajcie, gdzie to... Tutaj nie w tym kierunku, to bardziej w tamtym. Trzeba być bardzo ostrożnym, bo jak podejdziecie tu do każdego z tych ciał, to mamy... O, właśnie. To mamy... Mamy tutaj. Widzicie? Widzicie tu? Taka ręka wystaje. I... Nie wiem, czy wy to... Na pewno to zobaczycie. Koło tego zakrwawionego typka, a w zasadzie zamyślonego typka, macie kartę dostępu. Ja ją podnieść oczywiście nie mogę. A może i podniosę drugi raz. Ona wygląda w ten sposób. Jest to karta dostępu, która rzekomo może być wykorzystywana do otworzenia drzwi. Wszyscy tłumaczą sobie, iż jest to właśnie karta dostępu do tych stalowych drzwi w środku kanionu. Oprócz tego, no nic tutaj wielkiego nie ma, tak? Jest to tylko jedno pomieszczenie. Nie ma tu żadnych ukrytych wejść, przejść czy coś w tym stylu. Tak więc, jeżeli znajdziecie tą kartę, możecie sobie stąd wyjść i penetrować dalej tą jaskinię. Tak więc, kochani, to by było na tyle w tym poradniku, tak? Jeżeli się podobało, standardowo zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i udostępniajcie moje materiały dalej, ażeby więcej osób się dowiedziało kimś takim jak ja. Pozdro, Cheveral, hej, hej!